Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Rodziny Biedaków. Tak jest, jak widzicie, Karolina? Tak, Kornelia, kurde, nie Karolina. I Kajetan pracują nad samochodem, ponieważ przypomniało mi się, że jeszcze przecież Kajetan powinien mieć swój samochód. Hello, jeszcze jemu brakuje. Także, no Sławek jest już stary, więc Kajetan wraz z siostrą tutaj działają. Teraz zauważyłam, że Kornelia ma tutaj taki fajny szlaczek na swoim aucie. A ten samochód będzie Sławka, powiedzmy, i Balwiny. Tak, więc dzieciaki będą mogły jeździć samochodami do szkoły. Także myślę, że to będzie bardzo fajna sprawa. My dzisiaj mamy wielki dzień, bo będziemy robić urodziny Balwiny, ale to dopiero dnia kolejnego, bo... O, Sławomir, co ty masz na sobie? O Jezu. Ale to dopiero jutro, ponieważ mamy tutaj jeszcze dwa dni, więc tak. A to jest jeszcze w ogóle ten sam dzień, co ostatnio skończyliśmy w nim. Zobaczcie, Karolina odrabia lekcję. Nic strasznego. W ogóle zauważam, że Balwina nie ma wbitego gotowania na maksa. Jak to nie jest już przyjacielem rodziny? Zadzwoń potem do Angelki. Tutaj w ogóle ktoś przywiózł ze sobą Józefa Rudego i nie wiem kto. A może Karolina się nim zajmie? Karolina wciąż szuka swojej miłości życiowej. Niby tutaj ten Markus, niby ten Grzegorz, ale ona chyba sama do końca nie wie, czego chce. Ona tutaj dzielnie pracuje, a ty ciągle masz problem. Patrzcie, jak nasza druga Kornelia tutaj daje radę. Ona jest taka, że tak powiem, techniczna. Lubi męskie zajęcia. O, Kaj, tak bardzo ładnie. Może tata ci pomoże? Ale czemu ty nie chcesz tutaj skończyć tego samochodu? Patrzcie. Przechwalaj się, okej. Mam rozumieć, że Sławek już nie daje rady w swoim wieku. Aha, bo my dzwonimy teraz, bo Balwina jeszcze się uczy. To niech sobie wybije ten punkt. A ty, kochana, no weź prysznic i idź spać. Ona chce flirtować z Grzegorzem, ale nie wiem, czy on chce jeszcze flirtować z nią. Nie, ja wcale nie pomyślałam o Mirku. Tak. Mirek ma tam dziewczynę. Chociaż jakby trochę w tym miłowie dram miłosnych powstało, to nie byłoby tak wcale źle. Ty już śpisz, ty już śpisz. No i tylko Balwinka została na nogach. Też myślę, że jej to wyłączymy. Znaczy, skasujemy. Jutro sobie dokończy ten punkt najwyżej w dzień, jak wszyscy pójdą do szkoły i pracy. I tyle. Aha, bo ona jeszcze musi przecież Sławkowi kwiaty przynieść. Za randkę marzeń, oczywiście. I proszę, został nam piękny jeden dzionek i Balwina zostanie staruszką. Zastanawiam się, czy wszyscy przyjdą, kurczę. Czy wszyscy przyjdą na nasze urodziny? Boję się, że mogą nie przyjść, a to jest takie wydarzenie wielkie, że chciałabym, żeby byli. W sensie nasza cała rodzinka, nie? Więc będę pewnie inseminatorem sobie pomagać, jeśli coś pójdzie nie tak. U nas jak zwykle wszyscy, kurde, zerwali się o 6 rano. Nie wiem, jak oni będą tutaj mieli siłę na bibę, ale ja tutaj naprawdę szykuję wielką bibę i to się musi wszystko udać i mnie to nie interesuje. Simsy bez żadnych, kurde, akcji. Serio. Bez żadnych akcji. To jest moja groźba. O. I widzicie, wyjęłam karaokę, Balwina tutaj już korzysta. Spędzasz czas z bratem, cieszy mnie to niezmiernie, ale ogarnij się przed szkołą, dziękuję. Idź tutaj, obejmij mamę, bo dzisiaj jej urodziny. Tak, tylko sprawdzam czasem ich relacje rodzinne, bo... aha, bo nic więcej nie ma. Weź na szybko, zjedz sobie płatki. Ty też sobie zjedz na szybko płatki.
I ty też sobie zjedz na szybko patki. Barbinka dzisiaj ma świetny humor, więc cudownie. Zaraz też powstawiamy balon i w ogóle. Czy ty dobrze się ma... O nie, ty też masz dzisiaj urodziny. No patrzcie. Przydałoby ci się wykąpać. Wystawiłam tu w ogóle balony, a co? Niech wszyscy wiedzą, co tu się dzieje. Biedny musi jechać autobusem, a siostry jego pojadą sobie samochodami, nie? No. Potem się zobaczycie znowu. Mama to sprząta. O. Po śniadanku. Tak, Barbinka. I może coś przygotuje do jedzenia. Choć pewnie wszyscy i tak będą jedli z tego stołu, ale wiecie. Przygotuj posiłek dla grupy. Co możemy zrobić takiego pysznego na... Nie no, ja myślę, że ona musi zrobić indyka. No, chyba sobie żartujecie, że dzisiaj jest bal. Barbina ma urodziny, a jej dzieci pójdą na bal. I dobrze, z kim Cornelia ma iść na bal? Oh my god. Teoretycznie powinna iść z Grzegorzem. Ale chyba pójdzie z Markusem. Albo z Archim. Bo to jako kumpel, nie? Więc niech idzie z Archim, bo chyba Markus jest też z Karoliną. O, będziesz czekał na nią. Super. Okej. Okay. To chyba była Cornelia. Tak, na pewno była Cornelia, bo Karolina ma więcej zauroczeń. No i dobrze widziałam, że ona jest z Markusem też zauroczona. No. To dobrze, że widziałam Archiego. Tak, wysprzątaj nam tutaj dom, kochana, bo dzisiaj mamy imprezę. No trudno, najwyżej, nie wiem, Corneli nie będzie, trudno. No i dobra, to czekamy, moi drodzy. Na tę wielką chwilę. Bo nic innego nam nie pozostało. Barbina w sumie mogłaby się ubrać. I Sławek też, bo on chyba... Sławek! Nie zaczynaj wcześniej. Potem będą leżeć tutaj plastikowe kubki. Tak. Zgnieć i rzuć na podłogę. Najlepiej. Co nie? Karolina ma jeszcze w ogóle jakieś... Jakieś zajęcia pozlekcyjne. Super modnie. Sobie ściągnęła modę. O, Kajet tam jedyny wrócił i chyba jedyny będzie na urodzinach matki, nie? Więc niech sobie skończy. Ocena mu chyba spada, bo nie odrobił lekcji. A nie. No tego nie ma. No dobra. To skorzystaj i możesz sobie dalej odrabiać. Żeby tylko tym razem... Nie, to musimy zrobić na urzędne przyjęcie. Urodziny. Żeby tym razem nam, kurde, nie wyskoczyła przed czasem. A kogo się nie będzie dało zaprosić, to po prostu zaprosimy ich ręcznie, dzwoniąc. Może przyjdą, może nie, kto wie. Cały może przygotować drinki. Dobra. Błażej na pewno. Maja, Cyr, Damian, Anna, Alina, Diana, Lolita, Angelika. Aha. No właśnie o tym mówiłam. Przygotuj drinki. Mieszane. O, jak to nie przyszli? Dzwonisz do każdego i zapraszasz. Nie, nie, trudno mi wierzyć, kto może przyjść, a kto nie. Widzę, że większość przychodzi. O. Jakie nudy, jakie nudy. Proszę mi tutaj nie wyn... Uch, Angelika jak się odszczeliła. Ja tutaj widzę, że się wszyscy dobrze bawią. Ale jak znowu nie zdążę zrobić urodzin, to będzie Lipton. Ale czekajcie, kupmy tort. Tym razem tak nie będzie. Tym razem zdążę. Muszę zdążyć. Będziemy pilnować czasu. Jest 16. Więc zaraz tutaj ogarniemy. Nie, Sławomir. Nie możesz chorować.
Dobrze? Weź tutaj. Zamawiaj dowcip. Zamawiaj dowcip. Podowcipuj tutaj. To może już dmuchniemy te świeczki. Chodźcie, niech ona dmucha te świeczki. Ale zaraz, tego nie przegapimy tym razem. Zbliżamy się po tylu odcinkach do końca tej serii. Otoczona rodziną jak zawsze, od samego początku. Czy to nie jest piękne, moi drodzy? Jakie jest twoja rodzina, Bergine? Niestety film mi się troszkę przyciął jak zwykle. Wow. A czy ja w ogóle wam mówiłam, co się stało u Marysi i przyjemniaczek? Na razie nikogo nie chcę postarać. Czy ja wam w ogóle mówiłam? Podpora rodziny, fantastycznie. Pięknie. O, jeszcze tylko dożyją do tego jubileuszu i będzie praktycznie koniec serii, moi drodzy. Bo widzę, że wszystkim się już podoba imprezka. Znaczy, teoretycznie. Jeszcze chciałabym fajerwerki, więc mogłoby się już ściemnić. A jak nie, to sobie pomogę kodem. Może... O, odpalmy tutaj te. A szampana nie kupiłam, kurde, blaszka. Balbina nawet fajnie wygląda, nawet jako staruszka. Bo wszyscy lecą oglądać. To jest wszystko na cześć Balbinki, kochani. O, zapomniałam balonów kupić. Kurde. No, trudno. Damy radę. Kurde, blaszka. Co tu się dzieje? Wszyscy zachwyceni. A jakże. Corneli z nami nie ma, co prawda, no ale wiecie. Nie może być idealnie. Jak tu jeszcze rozkręcić tą bibę? O, Angelika nas przytula. O nie, odchodź Angelika, jeszcze będą fajerwerki i wszystko. Czy ty nie miałaś przypadkiem poprawić sobie relacji właśnie z nim? Potańczcie sobie razem. Super, wszyscy będą się obżerać. Może wniesiemy jakiś toast jednak? Może być? Nie chcę, tylko może być. Czemu jest jeszcze jasno na dworze? Już jest 18. Jaki szajz. A może jak weźmiemy... O. Imprezowa niespodzianka. Weź trąbkę. A ty Kajetan, co robisz? Jesteś taki niesłusznie... O, zapal zimne ognie. Tak, to bardzo pasuje ogólnie. Tak. Proszę mi tutaj zmienić tą imprezę na wystrzałową w tym momencie. I czemu nie jest ciemno na dworze? Kto to? Jakiś Benjamin. Proszę mi nie psuć imprezy. Ja tu chcę fajerwerki jeszcze odpalić dzisiaj. To ma być wystrzałowa impreza. Pliska. Chociaż jeden raz. Wow! O, to jest super. Balbina, musisz się przebrać. Nie masz wizytowego? Masz.
Tylko się tu nie kąp, Jesus. Super. Czy może to się ściąga? O, jest dobra zabawa, w końcu. No i o to mi chodziło, żeby teraz... O, Sławek, odpalaj fajerwerki. I to szybko. Kajetan, ty z drugiej strony. O-o. No to ci wyszło, Sławek. No nie! Nie psujcie zabawy. Jesteś tu, Balbina? A, Balbina ma wywalone. A ładnie wyglądasz? O, pięknie wyglądasz. Chodź. Zrobimy... Nie można zrobić stójki. A, Sławek, idź pod prysznic. Ty też. Co ty w ogóle robiłeś, że jesteś tak zmasakrowany? Ej, no to miała być wystrzałowa impreza, nie tylko dobra zabawa. No niestety. Wyszło jak wyszło. Ale jeszcze tutaj z rodzinką możemy zaraz poszaleć. Cornelia, przestań się tam obżerać, choć lepiej rozpal ogień. Było rewelacyjne, świetna robota. Super, Balmina. Twoje urodzinki były fantastyczne. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. O, ostatnie fajerwerki zostały dla ciebie. Proszę. Zapal. No, jej się widzę spodobało. Nasza główna bohaterka dzisiaj, kurde. Przyjęcia. No nie! Boże, dlaczego mi to robią? O nie, Sławomir! O nie, Sławomir, jesteś nagi! Dobra, Sławomir, możesz zachować resztki coś tam? Nie bardzo. Sławek, spadaj stąd. Co za... Ech, no poczekam jeszcze na tą Kornelię. Aha, zapomniałam, że w ogóle mam karaoke. Tobie zabawy strasznie brakuje, okej. Przyjęcie sportowe? Co ty masz tutaj za w ogóle pragnienie? Chcesz zostać legendą sportu? Stary, ale ty nie jesteś taki... Ty w ogóle nic nie masz ze sportu, że tak ci powiem. Jak ty wyjesz. O mój Boże. Czy Barbina tu dotarła już? Czy ona jeszcze się zmywa z siebie ten popiół? Jeszcze się myje, dobrze. To możemy chwilę popatrzeć na Kornelię. Aha, bo ona samochodem wróciła. Uuu, jaką masz kietkę, pokaż się. Elegancko. No to podziękuj. Wy nie macie nic romantycznego, nie? Nie macie. Wy tylko jako przyjaciele, bo Archie chyba kręci z Jasmine, tak mi się wydaje. No, dzięki, że ze mną poszedłeś. No i pożegnaj się. Do zobaczenia. Czego się drzesz? To idź spać i w ogóle nie było cię na urodzinach matki. No dobra, jak chcesz, to sobie zjedz. Barbinka, ubierz się ładnie. Może tu jakąś lampkę postawię na tym ogrodzie, bo ciemno jakoś, a chciałam zrobić jej ładne zdjęcie. Pięknie, Balbina, pięknie. Dziękujemy Balbinie za sesję, moi drodzy. Ale ona, widać, jeszcze nie skończyła. Ona jeszcze się tutaj zamierza bawić. W końcu niecodziennie staje się staruszką. Dobrze, to muszę troszkę pogarnąć tych simów, bo oni są w pochwalnym stanie. Tutaj proszę skorzystać i mógłbyś, nie wiem, pooglądać jakieś obrazki. Nie mam za bardzo... No nie skończyłam tego domu i teraz, kurde, chodź, Balbinka, jeśli możesz sprzątnij ten stół, bo będą ciągle z niego jedli, a my tego nie chcemy. To tutaj się kąpię? Karolina. Karolina, to nie chce spać już? Też? Tak jak jej siostra? Ty tutaj właśnie się ogarnij i też idź spać, rano sobie podniesiesz rozrywkę. Sławomir już śpi.
No i Balbinka też się ogarnie. O, tutaj skorzysta sobie z toalety na dole i też pójdzie spać, moi drodzy. A ja cóż, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podał. Impreza wyszła jak wyszła. Była dobra zabawa, to jest najważniejsze. Balbina jest szczęśliwą seniorką. No i co, zbliżamy się do końca serii. Oh, aż jestem podekscytowana, moi drodzy, naprawdę. Co będzie dalej, to zobaczymy. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa pa!